Hanna Blokerz-Bacza. Oglądają Państwo kolejny odcinek wideo zapowiedzi OX.pl. Już za chwilę powiemy, gdzie warto spędzić czas w ten weekend na Śląsku Cieszyńskim. Już w piątek w Ustroniu rozpoczyna się wielkie narodowe czytanie przedwiośnia. Zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna imienia Jana Wantuły i Towarzystwo Miłośników Ustronia. W programie spotkania m.in. wspólne czytanie przedwiośnia Stefana Żeromskiego, ilustrowana prelekcja Bożeny Kubień pod tytułem Ikony Ustrońskiej Moderny, szklane domy w krajobrazie międzywojennego uzdrowiska oraz mini wystawa fotografii w międzywojennym Ustroniu. Początek w piątek o 17:00 w czytelni biblioteki. Piątkowy wieczór w Ustroniu to nie tylko książki, ale także wielka gala Disco Polo. Dodajmy, że jest to gala charytatywna, cel bardzo szczytny, bo zebrane pieniądze trafią do potrzebujących nowego ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego w Goleszowie. Ośrodek ten służyć będzie dzieciom z problemami rozwojowymi, a w szczególności chorym na FAS. Barwne widowisko muzyczne, fire show, laser show, to wszystko w piątek o 17:00 w Ustrońskim Amfiteatrze. W sobotę z kolei Cieszyńska Biblioteka zaprasza na narodowe czytanie przedwiośnia. Od 11:00 przed siedzibą biblioteki na ulicy Głębokiej odbędzie się właśnie to czytanie. W planie oprócz czytania także wystawa mundurów i warsztaty graficzne w pobliskim Muzeum Drukarstwa. W sobotę warto pojawić się na placu przy Urzędzie Gminy w Goleszowie. Tam o 17:30 zagra zespół Tabu. Wstęp na to wydarzenie wolny. W sobotę za plony dziękować będą rolnicy z gminy Skoczów. Tradycyjny korowód przejdzie przez centrum miasta przez rynek. Potem o 16:00 odbędzie się uroczyste otwarcie wydarzenia i wszystko, co z tym związane, przekazanie chlebów dożynkowych, powitanie burmistrza, na końcu występ zespołu pieśni i tańca imienia Janiny Marcinkowej i rozpoczęcie części artystycznej. Wystąpi Teatr Tańca z Ukrainy, a gwiazdą wieczorną dożynek będzie zespół Baciary. Niedziela w Skoczowie upłynie pod znakiem 16 regionalnych dni rybactwa. Na rynku od rana kolejny dzień, w który będzie się wiele działo, m.in. mistrzostwa uczniów szkół gastronomicznych w przyrządzaniu potraw z ryb. Nie zabraknie oczywiście występów artystycznych, będą stoiska gospodarstw rybackich, będą pokazy kulinarne, a o 19:00 będzie wielka degustacja dania niespodzianki. O tym, co będzie tym daniem, przekonamy się w ostatniej chwili. Warto być o 19:00, warto być przez całą niedzielę na skoczowskim rynku i delektować się rybami, i delektować się też daniem niespodzianką. Dni rybactwa w Skoczowie już w niedzielę, zapraszamy serdecznie. Nadchodzący weekend to również Jaworzański Wrzesień, czyli dni gminy połączone z dożynkami. W sobotę od południa w amfiteatrze międzynarodowe zawody Strong Drwal Jaworze, a po południu oczywiście wiele wydarzeń muzycznych. O 19:00 gwiazda wieczoru, czyli zespół Góral. Niedzielne popołudnie to o 14:00 nabożeństwo i ceremoniał dożynkowy, później występy grup regionalnych, a gwiazdą wieczoru będzie Teresa Werner. Tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze zapowiedzi. Zachęcamy, abyście sprawdzali na bieżąco kalendarz wydarzeń na OX.pl. My już za tydzień na pewno szczegółowo powiemy Wam o kolejnym weekendzie. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.